trzecia odsłona naszej dyskusji i pytanie o konwencje partyjne, konwencje kandydatów na prezydenta, które miały miejsce, które pewnie mieć jeszcze będą miejsce. Czy to jest potrzebne, czy to tylko przepalanie kampanijnych, a to za tym idzie budżetowych pieniędzy? Pozastanawiamy się nad tym tematem. Paweł Kukiz, Bogusław Sonik, Jan Mira Jackowski w studiu. Raz jeszcze witam panów. Zaprezentujmy może fragmenty, dwa króciutkie, tych konwencji, które chyba pozostały w pamięci po zakończeniu tychże. Kochani, przed wami mój mąż, mój prezydent. Chodź, Tygrysie, scena jest twoja. Paulina Gosiniak-Kamysz. Przyszła pierwsza dama, przyszła para prezydencka. Właśnie, drodzy państwo, to tylko mały ułamek z tego, co widzieliśmy na konwencjach. Była i podniosła muzyka, i pierwsza dama, i kandydatki na pierwszą damę, i tygrysy, i inne zwierzęta. Jak to jest z tymi konwencjami? Ma to sens? Może trzeba zakończyć tego typu happeningi, wydarzenia i skupić się na pracy w terenie? Ja uważam, że konwencje jak najbardziej mają sens, ponieważ one mobilizują przede wszystkim zwolenników, sympatyków. To przecież na takie konwencje zjeżdżają się też wolontariusze z całego kraju. To jest jednak takie dynamizowanie kampanii. Natomiast akurat te konwencje, które miały miejsce w sobotę w ostatnim tygodniu, to trzeba jasno powiedzieć, że tutaj one zostały niejako przykryte przez rozwój sytuacji związanej z koronawirusem i z posiedzeniem Sejmu, no i z tym, co się w tej chwili dzieje. To nie jest taka kampania, powiedziałbym, stabilna, w sensie, że ona, że w zasadzie główny temat zawsze jest kampania, tylko się pojawiają te tematy, no w tym wypadku tej epidemii. I sądzę, że tutaj ja bym tak uważał z takim wykorzystaniem najbliższej rodziny, współmałżonka. Dlaczego? Nie, pojawił się nawet taki pomysł, nie wiem, czy panowie słyszeli, żeby zrobić debatę, ale z partnerami kandydatów. No w ten sposób zostało to określone. No ale z całym szacunkiem do współmałżonków, ale nie oni kandydują. Kandydują właśnie konkretne osoby. Oczywiście ważne jest w życiu polityka, aby pokazać jego rodzinę, jego najbliższych. No właśnie, panie senatorze, to jest trochę taki amerykański show, pokazać tak, dzieci, tak, ale żonę, co innego, dom co rodzinny, co innego jak to jest, ale co innego, jak jest to na konwencji, ktoś pokazuje, wychodzi z rodziną i tak dalej. A co innego już po prostu taka debata, która byłaby no, na podstawie oceny, czy komuś się podoba dana osoba, czy nie. No, to by było jednak pewne, moim zdaniem, zakłócenie kampanii. Pani marszałek Kidawa-Błońska też miała konwencję, widzimy te zdjęcia w tle, miała takie piękne skrzydła na obrazku kampanijnym, była puszczana z głośników Kora Jackowska, jej przebój Czekam na wiatr, co rozgoni. Panie pośle, jak to jest z tymi konwencjami? Widział pan nie jedną już w trakcie własnej kariery politycznej. Przydają się, nie przydają? Nie, one są niezbędne, no dlatego poza mobilizacją, o której mówił pan senator, własnego elektoratu, to jest też moment, kiedy no, niejako konwencja wymusza po prostu pewien przekaz. I jest to moment, w którym ten kandydat no, musi się pokazać jako ten, który jest przygotowany po prostu. Swoje założenia programowe, swoją dynamikę, prawda, wolę zwycięstwa. No, to wszystko skupia się wtedy jak w kropli wody, prawda. Pokazuje sprawność partii po prostu, która, czy tam komitetu wyborczego, który wspiera danego kandydata. Także tutaj mamy też do czynienia jakby z nową jakością, prawda, która została wprowadzona już
przy poprzedniej kampanii przez Andrzeja Dudę, to była jedna z pierwszych takich kampanii w tym stylu, no tutaj pozostałe partie też dochodzą do wniosku, że trzeba również na wysokim poziomie to organizować. Paweł Kukiz nawet na jednej z konwencji, jeśli dobrze pamiętam, zaśpiewał przy liderach PSL, na własnej też zresztą swoich konwencjach jeszcze kampanii prezydenckiej też śpiewał. Potrzebny jest taki show w kampanii również? Nie wiem, czy jest potrzebny, no taki jest już zwyczaj na całym świecie, także tutaj tego nie zmienimy i tutaj się zgadzam z panem senatorem, trochę niestety przykryte, bo są kolosalne pieniądze wydane na tego typu zdarzenia. Mówi się no nawet przykryte, o kilkuset tysięcach złotych, a nawet milionie. Ja myślę, że to nawet są znacznie grubsze, jeżeli wziąć pod uwagę też media, wszystko to, co jest otoczką i tak dalej, co potem relacją, to są znacznie większe pieniądze. Natomiast no tak już jest na całym świecie. Skoro nas stać na takie konwencje, na tego typu zdarzenia, znaczy, że jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem, bo one są rzeczywiście robione z wielkim rozmachem. Ale a teraz wracając do tego drugiego wątku, czy partnerzy, czy małżonki kandydatów powinny brać udział w kampanii? Uważam, że jeżeli są osobami wartościowymi, to byłoby błędem niewykorzystanie ich nie tylko w kampanii, ale również w przyszłość przy sprawowaniu urzędu. Mnie osobiście wypowiedzi pani Pauliny no były, no strasznie się podobał ten klimat, tak, co jest takie ludzkie, takie właśnie obywatelskie. I ten powiem tygrys szczerze, i powiem szczerze, uważam, że prezydent kąpieli. Duda, że prezydent Duda, uważam, że miałem okazję kiedyś bardzo przelotnie oczywiście poznać, kilkakrotnie widziałem małżonkę pana prezydenta, uważam, że był ogromny błąd, że mimo wszystko nie, z perspektywy interesów pana prezydenta Dudy, czy obozu władzy, że nie została, brzydko to zabrzmi, ale wykorzystana w sensie nie zabrała głosu. Nie zabrała przez tą całą kadencję, bo jest to, jest to kobieta z samą pewnością charyzmatyczna, kobieta taka konkretna. No to może czasami konkretniejsza od prezydenta. Słychać, że ona robi swoje na zapleczu, po cichu, szereg organizacji, szereg akcji charytatywnych, pana, ale żyjemy w czasach tabloidalnych, pan doskonale o tym wie. I to dlatego prawda. To jest, i no ja się, też nie jest, mi się to szczególnie nie podoba, no ale takie są fakty. I na przykład i uważam, że bardzo dużym wzmocnieniem dla Władysława było to wystąpienie żony pani Pauliny. Zresztą świetne, naprawdę świetne wystąpienie. Ale trzeba tylko dodać, no jednak trzeba dodać, że jednak pani Agata występowała wiele razy przy spotkaniach międzynarodowych z głowami państw, prawda, i tam no brylowała jakby. To ja bym uszanował jednak taki model sprawowania funkcji pierwszej damy, jaką pani Agata wykonuje. Mnie się osobiście ta rola bardzo podoba, ponieważ nie wchodzi w sprawy polityczne, natomiast w sposób niezwykle godny towarzyszy mężowi, zwłaszcza przy wizytach, o czym wspomniał pan poseł, jest na pewno kobietą, no powiedziałbym, niezwykle elegancką, która po prostu robi niesamowite wrażenie w przestrzeni międzynarodowej, nie tylko w kraju, a jednocześnie na zapleczu cały czas spotyka się, prowadzi działalność charytatywną i należy uszanować moim zdaniem ten model sprawowania funkcji pierwszej damy. I tutaj dobrze jest, że powiedzmy, jeżeli byśmy prześledzili historię trzeciej po przemianach 89 roku i kolejnych prezydentur, no to pierwsze damy były po prostu bardzo różne. Nie ma jakiegoś jednego obowiązującego modelu, który jest jedynie słuszny, czy jedynie właściwy. Pani Maria Kaczyńska była niezwykle ceniona, ona występowała z pewnym inicjatywą. Pani Jolanta Kwaśniewska była przez wielu uznawana, nawet w którymś momencie uznawano, że właściwie przyćmiła swojego męża, jeżeli chodzi o taką popularność, czy sposób odbioru przez opinię publiczną. Pani Danuta Wałęsowa, która była osobą, jest osobą niezwykle taką ciepłą, normalną, konkretną mamą, żoną i po prostu bardzo mądrą kobietą. A więc pani Anna Komorowska, która też w swój sposób spotykała się. Także tu należy to uszanować i uważam, że nie należy. Nie należy. Jedno zdanie. Po prostu fajnie jest, kiedy się czuje, że jest w tym związku miłość. To jest bardzo też istotne i to gdzieś podprogowo może działać na wyborca. Tutaj się ewidentnie czuje, że jest ta miłość, jest więź, jest
a niekoniecznie w przypadku innych kandydatów. Nie widać tego ciepła. Ciepło i miłość też ważne sprawy w kampanii. Ja bym tutaj powiedział, że na konwencji pana prezydenta Dudy, no to powitanie pana prezydenta z małżonką, no było bardzo ciepłe, także panie. No to panie, jak państwo widzą, w tej kampanii wyborczej również ciepło i miłość będą tematami. Zostały nam niespełna 3 minuty, to króciutko po minucie dla każdego z panów. O czym będą te wybory? Tak, jeśli by wycisnąć jak cytrynę, co będziemy decydować 10 maja, poza oczywiście nazwiskiem prezydenta, Paweł Kukiz? Pan w 3 minuty czy w minutę się nie zmieszczę. No, będziemy decydować o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość zostanie u władzy przez kolejną kadencję, czy też na tej kadencji się wszystko skończy. To jest podstawowa sprawa. Będziemy decydować o tym, czy prezydent będzie prezydentem, czy w jakich proporcjach będzie prezydentem obywatelskim, w jakich prezydentem partyjnym. I to jest największe dla mnie, z mojej perspektywy, że sprawa najważniejsza. I tyle, a potem już czas pokaże. Tak jak mówię, ponawiam prośby o zaproszenie nas przed drugą turą i wtedy mają może, panowie, to jak no to państwo możemy po programie dogadać szczegóły. 11 maja czy 12 widzimy się tutaj, absolutnie. Bogusław Sonik? No ja bym się odwołał do tej piosenki, czy to będzie odpowiedź po prostu, czy wiatr zmian zawieje i zmieni po prostu scenę polityczną w ten sposób, jak to się stało w Senacie, czyli nowy prezydent, nowa prezydent, która będzie prowadzić zupełnie odmienną politykę i zakończy ten moment, kiedy Polska jest tak bardzo podzielona na pół i pokaże na nowo jakby, że Polskę stać na to, aby być ważnym graczem w Unii Europejskiej, żeby szanować instytucje i szanować konstytucję. Jakby to będą zupełnie nowe otwarcie. A debata do debaty, pani marszałek, stanie już przed pierwszą turą, bo tu też były wątpliwości. Czy coś w Wiachrance o tym mówiono? Nie, tego nie było. Jan Jackowski. Ja bym powiedział w ten sposób. No, te wybory zadecydują, czy będzie kontynuowana w sposób w pełnym instrumentarium politycznym dobra zmiana, czy będzie ona kontynuowana, ale w sytuacji, kiedy prezydent byłby z innego obozu politycznego, w sytuacji, aczkolwiek to bardzo wątpię, gdyby kandydat opozycji wygrał te wybory. I myślę, że Polacy mają tego doskonałą świadomość, a mówię to też po licznych spotkaniach u siebie w okręgu wyborczym i widać wyraźnie, że nawet ci, którzy niekoniecznie popierają samo Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak widzą szerszy kontekst sytuacji i poprą pana prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję panowie, dziękuję państwu. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, Koalicja Polska, Bogusław Sonik, Koalicja Obywatelska, Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panowie. Za moment kolejne, nie mniej ciekawe, gorące pytania naszej stacji. Zostańcie państwo z nami. Do zobaczenia.